Jutro przyjemnie ciepło ze słońcem, jedynie na Pomorzu i w Wielkopolsce pokropi, a na wybrzeżu niewykluczone pojedyncze, niegroźne burze. Od piątku zmiana pogody na tą bardziej kapryśną, deszczową, a w weekend chłodno, najwyżej 10-14 stopni. Karolina Dobrowolska, dzień dobry. No, dzisiejsze popołudnie upływa nam ze słońcem, choć na zachodzie jest trochę więcej chmur. Tutaj też prognozujemy słabe opady, a te burze, jeżeli się pojawią, to właściwie tuż przy naszej zachodniej granicy i raczej nie powinny być gwałtowne. Dzień jest ciepły, na termometrach od 20 nawet do 24 stopni. Na warszawskich barometrach 1007 hektopaskali. A w nocy początkowo na Pomorzu trochę więcej chmur, gdzieniegdzie może padać przelotnie, zaś na nizinie szczecińskiej zanikające burze. I od Suwałk przez centrum aż po Małopolskę widać bardzo pogodnie, ale w tej części kraju, a także na południu będą się tworzyć mgły. Noc na pewno bez przymrozków, od 7 stopni w Suwałkach i w Krakowie do 12 na Pomorzu Zachodnim. A czwartek zapowiada się na pewno z dużą ilością słońca, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Po południu już będzie się chmurzyć, zwłaszcza od Pomorza przez Wielkopolskę aż po Śląsk. Na wybrzeżu niewykluczone, że zagrzmi, ale będzie wciąż ciepło od 23 stopni w Gdańsku, nawet do 27 we Wrocławiu. No i choć piątek też będzie bardzo ciepły, bo na Podkarpaciu prognozujemy 28 stopni, to właśnie w piątek nad Polską zacznie płynąć front atmosferyczny i zacznie się ta zapowiadana zmiana pogody. I to w piątek będzie burzowo. Lokalnie burze mogą być gwałtowne. Na Pomorzu może miejscami spaść nawet 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Tym bardziej spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.